Zapraszam na szósty odcinek cyklu 10 rzeczy, których nie było w filmie. Dziś porozmawiamy o tym, czego zabrakło w ekranizacji Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi. Jeżeli podoba Wam się ten cykl, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. A teraz już bez zbędnej zwłoki, zaczynamy. Dumbledore na Privet Drive. Myślę, że nie tylko ja wyczekiwałem chwili, gdy Dumbledore pojawi się na Privet Drive, by w uprzejmy, acz dosadny sposób rozmówić się z Dursleyami za lata złego traktowania Harry'ego. W książce dyrektor Hogwartu przybywa do wujostwa Harry'ego, by odebrać stamtąd chłopaka, a przy okazji wyjaśnia Dursleyom, w jak trudnym położeniu znalazł się. Ta scena ma o wiele więcej sensu od otwarcia filmu, w którym Harry wałęsa się po mugolskim metrze i podrywa kelnerkę. Pamiętna lekcja ze Snape'em. Ta scena jest kulminacją lat upokorzeń i nienawiści, a dodatkowo podsycają fakt, że Harry uważa Snape'a za winnego śmierci Siriusza. To właśnie szyderstwa podłego nauczyciela eliksirów miały skłonić Siriusza do niepotrzebnego ryzyka. Do rzeczy. Kiedy Snape obejmuje wymarzoną posadę nauczyciela obrony przed czarną magią, podczas pierwszej lekcji Harry nie stosuje grzecznościowych formułek w stylu panie profesorze lub proszę pana. W pewnym momencie rozeźlony Snape dopowiada za Harry'ego proszę pana, na co Potter odpowiada: nie ma potrzeby zwracania się do mnie per pan, panie profesorze. Oto kolejny kultowy tekst z książek, który nigdy nie trafił do filmu. Wspomnienia dotyczące Voldemorta. Czytając Księcia Półkrwi, nie trudno stwierdzić, że jego sercem jest przeszłość Voldemorta. Dumbledore pokazuje Harrymu najróżniejsze wspomnienia dotyczące Czarnego Pana, m.in. pokazane w filmie wspomnienie z Sierocińca czy dotyczące Horcruxów. Szkoda, że ekranizacja zupełnie zignorowała przeszłość matki Voldemorta, jego dziadka i wuja, Hephzibah Smith, która była właścicielką medalionu Slytherina i czarki Hufflepuff, czy powrót Voldemorta do szkoły z prośbą o oddanie mu posady nauczyciela obrony przed czarną magią. Wszystkie te wspomnienia łączą się w jedną całość, wyjaśniając wiele niewyjaśnionych spraw i dodając smaku całemu cyklowi. Choć trudno w to uwierzyć, filmowa wersja drastycznie okroiła to, co stanowiło prawdziwe, bijące serce tej historii. Walka z krzatów domowych. Pominę fakt, że w książce tajemnica Malfoya do samego końca pozostaje nierozwiązaną zagadką i nikt nie chodzi rozpowiadając na prawo i lewo, że istnieje szafka, która działa jak teleport. Istotne jest to, że Harry miał prawdziwą obsesję na punkcie odkrycia tajemnicy swojego odwiecznego wroga. Do tego stopnia, że prosi z Gretka i należącego do niego po śmierci Siriusza stworka o śledzenie Malfoya. Łatwo się domyślić, że stworkowi nie w smak było donoszenie na członka umiłowanego rodu, a to z kolei plus niewyparzony język z krzata doprowadziło do tego, że Zgredek rzucił się na niego, a my byliśmy świadkami prawdziwej bijatyki z krzatów domowych. Pocałunek z Ginny. Filmowy pocałunek tych dwojga jest bardzo kameralny. Harry'ego i Ginny łączy tajemnica. Całują się z dala od ciekawskich spojrzeń, w pokoju życzeń. Tymczasem w książce pocałowali się w pokoju wspólnym Gryfonów. Na oczach całego tłumu, w euforii, po wygranym meczu Gryffindoru. Dlaczego ta scena jest tak ważna? Ponieważ wyraźnie pokazuje, jak bardzo Harry dojrzał do związku od czasu nieudanej randki z Cho Chang. Dumbledore petryfikuje Harry'ego. Zapewne komuś, kto nie oglądał filmu, trudno sobie wyobrazić, by Harry z własnej woli pozostawił Dumbledora na pastwę Malfoya i śmierciożerców. Książkowy Harry walczyłby do końca, nie obawiając się zranienia czy śmierci. Tym bardziej kuriozalne wydaje się, że w filmie chłopak rezygnuje z walki po tym, jak znienawidzony Snape, któremu Potter za grosz nie ufa i uważa za czynnego śmierciożercę, każe mu odpuścić. Oto największy absurd ekranizacji. A jak było w książce? Dumbledore wykorzystał chwilę i spetryfikował Harry'ego, który był ukryty pod peleryną niewidką. Chłopak nie mógł się poruszyć i do samego końca zmuszony był patrzeć na rozgrywającą się przed nim scenę. Walka w Hogwarcie. Filmowcy przyznali, że zrezygnowali z bitwy, która rozegrała się w Hogwarcie w chwili ataku na Dumbledora, ponieważ postanowili ją sobie odłożyć na insygnia śmierci. Dlatego też w filmie śmierciożercy spokojnie spacerują po zamku, nie niepokojeni przez nikogo. W książce mieliśmy natomiast regularną bitwę. Zakon Feniksa i Gwardia Dumbledora walczyły z napastnikami. Bill został pogryziony przez wilkołaka Greybacka, a jeden ze śmierciożerców zginął. Do tego szkoła mocno ucierpiała w wyniku walk. Od przedsmak tego, co miało nas czekać w spektakularnej bitwie o Hogwart w ostatnim tomie. Tonks i Lupin. Przez całą książkę obserwujemy Tonks, która jest w gorszej kondycji. Załamana i zaniedbana włóczy się po zamku, a Harry i reszta uważają, że dziewczyna obwinia się za śmierć Siriusza. Dopiero pod koniec książki okazuje się, że Tonks jest zakochana w Lupinie, który nie chciał z nią być ze względu na swoje wilkołactwo. Flegma.
W książce ponownie spotykamy Fleur de la Cour, która jest teraz narzeczoną Billa Weasleya. Przez całą książkę kobieta część rodziny Weasleyów pała ostrą niechęcią do francuski, aż do finału w skrzydle szpitalnym, gdzie leży pogryziony przez wilkołaka Bill. Pani Weasley sądzi, że to nie weczy plan zaślubin, jednak Fleur wygarnia jej wówczas, że wygląd nie ma dla niej znaczenia. To ostatecznie sprawia, że kobiety dochodzą do porozumienia. Pogrzeb Dumbledora. Jedna z najważniejszych scen książki. Symboliczne zakończenie pewnego etapu życia Harry'ego oraz etapu historii w ogóle nie trafiła do filmu. To kuriozalne, zwłaszcza że w książce mamy piękny opis ceremonii pogrzebowej dyrektora Hogwartu. Producenci filmu tłumaczyli wycięcie sceny pogrzebu chęcią uniknięcia ponurego zakończenia. Może w takim razie nie powinni w ogóle brać się za ekranizację tej książki? I to już wszystko na dzisiaj. Przyznaję, że według mnie Książę Półkrwi to najgorsza ekranizacja Harry'ego Pottera. Odarta nie tylko z wielu fantastycznych scen, ale przede wszystkim ducha i klimatu. No nic, zapraszam na 7 odcinek 10 rzeczy, których nie było w filmie Harry Potter i Insygnia Śmierci. Część pierwsza. Już w przyszłą środę.